Poczekalnia w systemie Go Online Business. Poczekalnia to funkcjonalność, która jest włączona domyślnie u wszystkich użytkowników korzystających z obsługi płatności w systemie Go Online Business. Aby przejść do zarządzania poczekalnią, należy w menu wybrać Płatności, a następnie Przelewy. W dashboardzie w prawym dolnym rogu w okienku pojawia się liczba mówiąca, ile płatności znajduje się obecnie w poczekalni. Do poczekalni trafiają te płatności, które zostały już wysłane, czyli wcześniej autoryzowane i podpisane. Natomiast nie starczyło środków na którąś z nich. Po wejściu do poczekalni widzimy, że tworzą się kolejki. Listy oczekujących zleceń dla konkretnych rachunków. Dla pierwszego ze wskazanych tu rachunków zdefiniowano przelew na kwotę 5 milionów złotych, a rzeczywiste środki są niewystarczające na jego realizację. Przelew ten ma żółte oznaczenie informujące, że zlecenie było wcześniej zmodyfikowane. Jest to informacja dla użytkownika, który może sprawdzić, kto to zlecenie modyfikował i kiedy. Modyfikacje nie wpływają na obsługę poczekalni. Łącznie w poczekalni znajdują się 3 zlecenia z 2 rachunków. W drugiej kolejce na realizację oczekuje przelew na kwotę przewyższającą wysokość środków dostępnych na rachunku. Za nim stoi kolejny przelew, który został zlecony później, po przelewie na kwotę 12 milionów, zatem mimo wystarczającej sumy nie może zostać zrealizowany, bo jest ustawiony chronologicznie według daty wysyłki jako drugi. Dzięki tej funkcji nie musimy się obawiać o stan środków na rachunku. Możemy swobodnie wysyłać przelewy i zarządzać nimi później. W razie potrzeby system zatrzymuje płatności i ustawia je w kolejce, a użytkownik może zarządzać kolejnością wysyłki. Jeśli chcemy przenieść dany przelew na pierwsze miejsce kolejki, zaznaczamy go i wybieramy Realizuj na początku. System przesuwa tę płatność do góry i informuje, że zmienił jej kolejność. Strzałka pokazuje kierunek, w którym przelew został przeniesiony. Symbol ten będzie widoczny również u innych użytkowników, jako informacja, że doszło do przesunięcia. System co minutę sprawdza saldo i kolejkę, więc w tym momencie za chwilę dojdzie do weryfikacji. Po chwili możemy zauważyć, że został tu już tylko jeden przelew, czyli listy się odświeżyły. Przesunięta przed chwilą płatność została zrealizowana, na pozostałe zaś nie starcza środków. Funkcja ta w szczególności może być przydatna dla firm, które mają duże limity lub osiągają dużo przychodów w sesjach Elixir lub których biznes opiera się na szybkim przepływie środków. W tych przypadkach warto definiować przelewy rano, bo później, gdy pojawią się odpowiednie środki na rachunkach, zostaną one zrealizowane. Gdy będziemy wiedzieć wcześniej, że środki się nie pojawią, możemy zlecić odwołanie płatności, przenieść ją na listę zleceń jako wprowadzone, usunąć ją, gdy rezygnujemy z jej realizacji, albo nadać jej status anulowany, czyli oznaczyć dla innych użytkowników, że nie należy w tej chwili jej wykonywać i że trzeba ją poprawić. Dla przykładu wybierzmy pierwszą opcję. Po tej akcji kolejka znika z widoku dashboardu. Pozostaje tylko jeden przelew, który utrzymuje kolejkę w rachunku bieżącym. Jest on przelewem wewnątrzbankowym, czyli kierowanym na rachunek klienta w naszym banku. Obowiązuje go cut-off time, czyli godzina graniczna realizacji. W tym przypadku przelew zostanie odrzucony o północy, zatem do północy mamy czas, aby zasilić rachunek. Jeżeli byłby to przelew kierowany do kontrahenta spoza naszego banku, czyli nie miałby oznaczenia wewnątrzbankowy, to jego cut-off time przypadłby na godzinę 20. Ponieważ jest on już zrobiony po 20, to będzie oczekiwał na realizację do 20 następnego dnia roboczego. Gdybyśmy w sobotę zlecili płatność do kontrahenta wewnątrz banku BNP Paribas, to do poniedziałku do północy będzie ona w poczekalni. Gdyby była to płatność na konto w innym banku, to zaczeka ona do godziny 20 w poniedziałek, o ile poniedziałek nie jest świętem i bank w tym dniu pracuje. Informacja o poczekalni i odnośnik do niej pojawia się także w obsłudze zleceń w prawym górnym rogu strony. Pomarańczowa kropka informuje, że właśnie coś się zmieniło w poczekalni.